W tej animacji przyglądamy się cyklonowemu odgazowaniu próżniowemu, który zintegrowany jest z pompowym systemem utrzymania ciśnienia Transfer Connect. Odgazowanie odbywa się zawsze wtedy, gdy nie ma zapotrzebowania na ciśnienie, bo nie ma jego wahań. Na początku oba cylindry urządzenia odgazowującego są napełnione wodą systemową i znajdują się pod takim samym ciśnieniem jak instalacja grzewcza. W naszym przykładzie jest to 1,5 bara. Jeśli pompa jest włączona, rozpoczyna się pierwszy cykl odgazowania. Ze względu na przepustnicę na wejściu do prawego cylindra, pompa wpycha z powrotem do systemu większą ilość wody, niż może zostać zassana. W ten sposób w obu cylindrach powstaje prawdziwe podciśnienie. Ciśnienie spada do prawie 0,9 bara poniżej ciśnienia atmosferycznego. W ten sposób powietrze rozpuszczone w wodzie zostaje uwolnione. Specjalna wkładka w prawym cylindrze wywołuje efekt cyklonu, dzięki czemu uwolnione powietrze przepływa w kierunku środka, a stamtąd trafia do lewego cylindra. Tutaj podgrzewana woda uspokaja się, a powietrze oddziela się od wody. Lżejsze powietrze unosi się do góry, a woda pozostaje na dnie. Następnie zamyka się zawór na wylocie pompy. Woda jest nadal zasysana z systemu, ale nie jest już zwracana. Ciśnienie w obu cylindrach ponownie wzrasta i powietrze zostaje wyciśnięte z lewego cylindra. W tym celu na górze tego cylindra zamontowany jest zawór odpowietrzający. Gdy oba zbiorniki zostaną ponownie napełnione wodą, a ciśnienie wzrośnie do ciśnienia systemowego, lewy zawór otwiera się ponownie i rozpoczyna się kolejny cykl odgazowania.